Dziennikarka przycisnęła Macieja Kurzajewskiego, nie chciał odpowiedzieć na to pytanie. W końcu pękł na temat Opola. Już za 3 dni rozpocznie się 60. Festiwal w Opolu. W zeszłym roku jednymi z prowadzących byli Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. Od tego czasu zmieniło się bardzo wiele, a para przeszła niejedno. Teraz dziennikarz wygadał się w wywiadzie, odpowiadając na jedno niewygodne pytanie. 60. KFPP w Opolu już 9 czerwca. Z tej okazji jeden z serwisów postanowił porozmawiać z byłym mężem Pauliny Smaszcz. W pewnym momencie zrobiło się bardzo nerwowo. Co tak zdenerwowało Macieja? Maciej Kurzajewski i Kasia Cichopek realizują się w nowych rolach. Od czasu ostatniego festiwalu w Opolu dla tej pary upłynęło bardzo wiele wody. Zdecydowali się ujawnić swój związek, czym narazili się na gniew sporej liczbie fanów. Sporo szpileczek wsadziła sama Paulina Smaszcz. Nie można jednak mówić, że spotkały ich tylko negatywne sytuacje. Maciej realizuje się w całkiem nowej roli dziadka, a Kasia pojawia się w coraz większej liczbie programów rozrywkowych. Wygląda jednak na to, że w jednym na pewno się z Kurzajewskim nie pojawią, choć będą na nim obecni ich koledzy ze śniadaniówki, jak Tomasz Wolny czy Olek Sikora. Chodzi właśnie o wspomniany KFPP w Opolu. Maciej Kurzajewski i Kasia Cichopek wielkimi nieobecnymi w Opolu? W 2022 roku wspomniany duet poprowadził jedną część festiwalu, czyli folkowe Opole. Wypadli bardzo dobrze, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że dla Kasi był to debiut na tak dużym wydarzeniu. Tym razem ich nie zobaczymy w tej roli, co więcej przyczyna sytuacji wygląda na nieco tajemniczą. Dziennikarka portalu Fakt postanowiła zapytać Macieja, czy fani znów będą mogli cieszyć się ich obecnością jako prowadzących opolski festiwal. Jej rozmówca nieco się jednak zdenerwował, co dziwi, ponieważ pytanie samo w sobie jest właściwie dosyć niewinne. Maciej Kurzajewski poirytowany pytaniem dziennikarki. Dziennikarka Faktu nie dawała za wygraną i dopytywała, czy w ogóle dostał taką propozycję od stacji i czy był zainteresowany prowadzeniem festiwalu. Zirytowany Kurzajewski odpowiedział. Za zagajenie dziennikarki o poprowadzenie festiwalu w Opolu Kurzajewski odpowiedział dość obcesowo, to nie do mnie pytanie. Kropka. Zresztą w tym czasie mam inne sportowe wydarzenia. Ta, chcąc dowiedzieć się, czy w ogóle otrzymał wraz z Kasią takową propozycję, postanowiła go nieco pocisnąć i dopytywała dalej. Jak łatwo zgadnąć, presja nie sprawiła, że Maciej dla odmiany zareagował na pozytywnym luzie. Odparł ostro, to nie jest pytanie do mnie. Nie muszę tego komentować. Warto w tym miejscu dodać, że dziennikarz rzeczywiście ma jedną sportową pasję, którą często realizuje, bieganie. Nawet podczas ostatniego pobytu we Włoszech u syna i wnuczki oddawał się jej z przyjemnością.